Przede wszystkim, że to dzisiaj już zapewniliśmy sobie ten udział w tym Final Six, no i mamy spokojne głowy przed jutrzejszym meczem. Możemy się spokojnie do niego przygotować. Aczkolwiek ciągle walczymy o to pierwsze miejsce w grupie i to jest naszym celem. No to jest siatkówka. Czasami jedni łapią wiatr w żagle i ciężko ich powstrzymać, czego najlepszym dowodem był pierwszy set, gdzie Amerykanie rozpędzili się, no i nie byliśmy w stanie ich zatrzymać. Wszystkie zespoły są już zmęczone, czego najlepszym jest dowodem, że dzisiaj Maxwell Hold nie grał w Stanach. No ale no, mamy do zrobienia jeszcze swój cel i Final Six na pewno też nie jedziemy tam na wycieczkę, tylko po medal. Myślę, że jak już tam jedziemy, no to fajnie byłoby coś stamtąd przywieźć. Nie wybierajmy się na wycieczkę, tylko jedźmy po konkretny cel. Przyjechaliśmy tutaj osiągnąć cel jako drużyna. Z tego co się orientuję, to chyba ten cel osiągnęliśmy i będzie nam dane zagrać w turnieju finałowym. Mam nadzieję, że jutro stworzymy fajne widowisko przed kibicami tutaj i uda nam się wygrać kolejny mecz. W pierwszym secie naprawdę nie było mocnych na Amerykanów. Zagrali na fantastycznym poziomie, nikt by z nimi tego seta nie wygrał. Przeczekaliśmy ten moment, później my weszliśmy na wyższe obroty, nawiązała się fajna walka i super, że udało nam się ich pokonać. Trzeba było, to wyszlibyśmy jutro i pojutrze i każdego dnia, żeby powalczyć o ten pragniony rezultat, ale ważne jest, że to zrobiliśmy od razu, bo to daje nam pewność, że jeżeli czegoś chcemy, jeżeli mamy jakiś cel, to jesteśmy w stanie go osiągnąć każdego dnia. Zrobiliśmy to, co do nas należy, gdzie sami sobie jakoś tą poprzeczkę postawiliśmy dość wyżej, żeby awansować po prostu do tego Final Six. I to się udało po tym turnieju, gdzie zrobiliśmy też dobrą robotę tak naprawdę w Teheranie i teraz już nie mogliśmy po prostu dać ciała. Ten mecz był strasznie nierówny, bo początek od razu seta ustawiał już do końca tego seta i mecz był moim zdaniem dość brzydki dla kibica, dla tych, co się trochę znają, bo zrobiliśmy my i oni bardzo dużo błędów. Te sety były bez emocji większych, może ten tiebreak troszeczkę, bo jest krótszy. Ale też błędów było dużo. Bardzo dużo było błędów, ale może nas to trochę też uratowało. Nie wiem, jak chłopaki z Ameryki teraz z tym ciśnieniem, czy im zależy, czy nie zależy, grają może na luzie, nie mam pojęcia. Ja się cieszę, że my zrobiliśmy to, co do nas należy, czyli tą kropkę nad i postawiliśmy. Jeśli się wygrywa, to potem ci przeciwnicy się trochę bardziej obawiają i nasze morale idą w górę, ich w dół i mają do nas jeszcze większy respekt. My jako mistrzowie świata musimy tam teraz jechać i po prostu zagrać swoje. Może się uda medal, może się uda wygrać, oby się tylko nie udało meczu nie wygrać.